Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ciasta biszkoptowe to lekkie, elastyczne i puszyste półprodukty, które cechuje delikatna struktura i porowatość. Ciasto biszkoptowe otrzymuje się z dobrze napowietrzonej masy jajowej z cukrem połączonej z mąką. Spulchniane jest metodą fizyczną. Czynnikiem spulchniającym są drobne pęcherzyki powietrza oraz powstająca podczas wypieku para wodna. Podstawowe surowce do produkcji ciasta biszkoptowego to jaja, cukier, mąka, których wzajemny stosunek w cieście klasycznym wynosi 2 do 1 do 1. Surowcami uzupełniającymi mogą być mąka ziemniaczana oraz substancje smakowo-zapachowe, np. kakao. Kawa rozpuszczalna, rozdrobnione orzechy, mak, esencje smakowe. Ciasta biszkoptowe można wytwarzać dwiema metodami: na zimno, na ciepło. Zapoznaj się z tabelą prezentującą temperaturę i czas wypieku ciast biszkoptowych. Jak widać, czas wypieku zależy od rodzaju wyrobu: im mniejszy wyrób, tym krótszy czas wypieku, a temperatura wyższa. Wpływ użytych surowców na jakość i konsystencję ciasta biszkoptowego. Jaja są czynnikiem wiążącym, zapewniającym uzyskanie właściwej puszystości. Regulują konsystencję, wpływają na smak, zapach, barwę i wartość odżywczą. Cukier utrwala pianę, wpływa na smak i porowatość ciasta oraz na kolorowanie skórki podczas wypieku. Mąka pszenna jako składnik wiążący tworzy strukturę ciasta. Mąka ziemniaczana. Osłabia gluten, a tym samym zapobiega zaciągnięciu ciasta. Zapoznaj się ze schematem prezentującym proces produkcji ciasta biszkoptowego metodą na zimno. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.